Szanowni Państwo, jesteśmy na konferencji prasowej dotyczącej bulwersujących wydarzeń, zachowań polityków rządzącej partii w związku z igrzyskami europejskimi. Od początku tego przedsięwzięcia wiedzieliśmy, że jest to klapa. Zaczęło się od wygwizdania wicepremiera Sasina na ceremonii otwarcia tej imprezy, ale nie sądziliśmy, że ta katastrofa będzie miała taki finał. A finałem tej katastrofy jest to, że ponad 140 firm po 2 miesiącach nadal nie otrzymało od rządu wynagrodzenia za to, co przy tych igrzyskach zrobili. Miała być to impreza promocyjna, a właściwie pokazuje nieudolność, niezdarność tego rządu. Jak w soczewce widzimy, na czym polega władza PiS-u. Bardzo proszę pana posła o wystąpienie w tej sprawie. Proszę Państwa, w tej chwili trwa kontrola poselska, którą prowadzi Aleksander Miszalski, poseł Koalicji Obywatelskiej w spółce Igrzyska Europejskie. Co wiemy na ten temat? No wiemy, że część nie dostała wypłat, że niektórzy dostali zapłaty za faktury wystawione 100%, inni się nie mogą doczekać. Odpowiedzi spółki są co najmniej enigmatyczne, że pieniądze w drodze, że następna transza już za chwilę będzie wypłacona, ale to nie są pieniądze w całości zapłacone za robotę. To są firmy, które często są firmami rodzinnymi, to są firmy duże, małe, średnie i nagle okazało się, że ten wielki triumf, jakim miały być Igrzyska Europejskie, kończy się jak zwykle. Jak zwykle, kiedy mówimy o panu ministrze Sasinie, przypominam, specjalista od upłynnieniu 50 milionów złotych na nieodbyte wybory kopertowe. I nagle się okazuje, że miasto Kraków, które jest współuczestnikiem tej spółki Igrzyska Europejskie, jest zagrożone tym, że będzie musiało część tych pieniędzy pokrywać z własnego budżetu. Chcę powiedzieć jedno. Sasin, zapłać rachunki. Ta impreza się odbyła, była w zamierzeniu wielką propagandową imprezą PiS-u i nie czarujmy się, istota jej polegała także i na tym, a nie wyłącznie, ale także na tym, że PiS bardzo zazdrości Donaldowi Tuskowi, historycznie jednych z najbardziej bezpiecznych i udanych mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku i postanowił zrobić sobie takie swoje wielkie wydarzenie. Ja już pomijam pewną klapę wizerunkową tych igrzysk, ale teraz do tego doszły poważne wątpliwości natury finansowej, za które absolutną odpowiedzialność ponosi pan minister Sasin. Jeszcze raz powtórzę, Sasin, zapłać rachunki ludziom za pracę. To jest twój obowiązek, panie ministrze, i nikt pana ministra w tym nie zastąpi. Mamy nadzieję, że w wyniku tej kontroli, jak i nagłośnienia sprawy, wymusimy na rządzie elementarną rzetelność w tej sprawie. Ma zapłacić pieniądze, które przyrzekł ludziom i ma zapłacić faktury za wykonane prace. I nie kosztem miasta Krakowa, tylko pieniędzmi budżetowymi. Równocześnie doskonale wiemy, że te pieniądze budżetowe służą piknikom, na które siedzi smętnie na krzesłach 5 osób, a jak jest więcej, to mamy do czynienia z wypadkiem lotniczym, jak to się stało niedawno z helikopterem. Tutaj jakby nie ma problemu z finansowaniem. Żeby zapłacić dług, nagle problem jest. I to jest właściwie cała prawda i o ministrze Sasinie, i o PiS-ie, który jeśli tylko się dotyka pieniędzy, to wiadomo, że będą kłopoty. Oczywiście zapłacenie tych rachunków, jak powiedział pan poseł Sienkiewicz, jest psim obowiązkiem rządu PiS, ale poza zapłaceniem rachunków pozostaje kwestia rozliczeń. Mamy wstępne informacje o wielu nieprawidłowościach podczas finansowania czy przeprowadzania tych imprez. To wszystko powinno być zbadane. Myślę, że w pierwszej fazie najlepiej byłoby, żeby Najwyższa Izba Kontroli już teraz zabrała się za finansowanie tej imprezy i dokładnie sprawdziła, jak przebiegały te strumienie środków, że 2 miesiące po imprezie nadal faktury są niezapłacone. Jak to możliwe, że na imprezę, na którą wydatkowane były setki milionów złotych, na samą jej organizację, nie mówię o przygotowaniach, zabrakło nagle środków dla 140 małych, rodzinnych firm, które zagrożone są upadkiem, dlatego że rząd im nie zapłacił. To po prostu musi zostać sprawdzone, musi zostać wyjaśnione, a ci, którzy za to odpowiadają, powinni ponieść konsekwencje. Panie proszę, korzystając z pana doświadczenia jako ministra spraw wewnętrznych, chciałem zapytać o ten incydent z policyjnym śmigłowcem, ale też o wcześniejszy epizod z granatnikiem, głośnikiem szefa policji i różne działania, które pojawiały się w drodze. Jak powinna wyglądać ścieżka jakichś konsekwencji?
incydent z tym śmigłowcem? Proszę Państwa, jakieś 4 lata temu, czy 5, jeden z wysokich rangą polityków PiS-u w swojej kampanii wyborczej sfotografował się z wojskowym śmigłowcem. Został za to zgodnie potępiony przez wszystkie media. W pewien sposób się musiał odsunąć w cień. Minęło ileś lat, to nawet było 8 lat temu, minęło ileś lat i mamy do czynienia z ministrem spraw wewnętrznych, który używa sprzętu policyjnego na politycznym, wyborczym pikniku partii rządzącej. I w trakcie tego doszło do nie incydentu, tylko wypadku lotniczego, bo to jest wypadek lotniczy. I w efekcie tego nagle się okazuje, że nikt nie jest winny. Nagle się okazuje, że nie ma żadnej odpowiedzialności ani politycznej, ani nie ma żadnych procedur, które mogłyby to szybko wyjaśnić. Jedyną instytucją, która jest zobowiązana do wyjaśnienia tego, jest Instytucja Bezpieczeństwa Lotniczego. Oczekujemy, że jak najszybciej będzie raport w tej sprawie, a dymisja pana ministra Wąsika, który zdaje się był organizatorem tego i wydawał w tej sprawie, jak się wydaje, polecenia, no bo któż inny mógł wydać, powinna nastąpić na drugi dzień po tym wypadku. Wie pan co, ja mam pewien kłopot z tym, ponieważ szef policji wytoczył mi proces o to, że zwróciłem mu uwagę na wypadki śmiertelne przy interwencji policji, które w jednym z garnizonów stały się wyjątkowo częste. Ten proces się odbędzie w listopadzie. Pan komendant wojewódzki usiłował mnie po prostu zastraszyć, pan komendant główny usiłował mnie po prostu zastraszyć tym pozwem. No, prawdę mówiąc, nie mam powodu do tego, żeby powiedzieć ani jedno przychylne słowo o tym, jak pan generał Szymczyk zarządza polską policją i jego absolutnej podległości i dyspozycyjności wobec polityków. Ja chciałabym jeszcze zapytać o te igrzyska europejskie. Jaka będzie Państwa reakcja poza tą kontrolą? Czy będzie wniosek do NIK-u, o którym Panowie mówili? Oraz jak ta sytuacja świadczy o ministrze Sasinie? Jest oczywistym, że Najwyższa Izba Kontroli powinna zbadać cały system finansowania tych igrzysk. Poza faktem, że PiS starał się zamienić to w imprezę przedwyborczą, w taki rodzaj promocji swojego ugrupowania, swoich polityków, mieliśmy do czynienia też z kompletną klapą organizacyjną, począwszy od ceremonii otwarcia po różnego rodzaju zawody, trybuny świeciły pustkami. No to świadczy o jakości przygotowania. W końcu po coś te zawody się organizuje. Jeśli wydaje się setki milionów złotych i nie ma widzów, to znaczy, że te pieniądze były wydane niegospodarnie. No i czymś osobnym jest kwestia zbadania, czy rzeczywiście procedury przetargowe były odpowiednio zorganizowane, czy firmy, które ubiegały się o te granty, o te środki, rzeczywiście rzetelnie wywiązały się ze swoich obowiązków. No bo skoro zabrakło pieniędzy dla 140 firm, no to chyba gdzieś te pieniądze są. Pytanie, gdzie są? Myślę, że byłoby bardzo dobrze, żeby nikt się tym zajął. W najbliższych dniach przygotujemy odpowiednie wystąpienie do prezesa NIK-u po to, żeby ta sprawa została szczegółowo zbadana. Jeszcze o kwestię bezrobocia chciałbym zapytać, bo wczoraj wygraliście proces, ale dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ruszyło z, oni nazywają, kampanią informacyjną. Tusk premierem polskiego bezrobocia. Mateusz Morawiecki pisze o tym, że bezrobocie było tak duże, że aż Tusk uciekł do Brukseli. Jak by się do tego odnosić? No, ewidentnie widać, że PiS zachowuje się cały czas tak, jakby to Donald Tusk rządził i rząd Platformy Obywatelskiej odpowiadał za to, co się dzieje w Polsce. Oni dzisiaj próbują mówić o rządach sprzed 8, 10, 16 lat, nie pamiętając tego, albo udając, że nie pamiętają, że najwyższe bezrobocie było za rządów PiS-u, za rządów również premiera Kaczyńskiego. Sięgało nawet za rządu PiS-u 18%, więc te ich opowieści o tym, że źle było za rządu Tuska, są po prostu wyssane z palca. My to udowodniliśmy. Sąd przyznał rację, że PiS, rządząca partia, kłamie w swoim spocie wyborczym i myślę, że to powinno dać im do myślenia. Oni nadal brną w te kłamstwa, no, co będzie zapewne owocowało kolejnymi pozwami, kolejnymi przegranymi procesami. Oni dzisiaj mają do dyspozycji ogromny aparat propagandy. Codziennie w wiadomościach, w mediach rządowych publikowane są kłamliwe informacje.
My będziemy je prostować, ale oczywiście obrali kłamstwo jako metodę walki politycznej. Widać, że już cienko z tą ekipą, widać, że są o krok od przegrania wyborów, więc chwytają się takich nawet metod kompletnie niegodnych do tego, żeby próbować przekonywać o tym, że opozycja nie nadaje się do rządzenia. Fakty są takie, że oni sobie nie radzą z rządzeniem, że dzisiaj zamiast o swoich sukcesach po 8 latach rządzenia opowiadają o tym, ile wynosiło bezrobocie 16 lat temu. To rzeczywiście świadczy o głębokim kryzysie i tej kampanii wyborczej PiS-u, no i całego tego obozu politycznego. Bezrobocie za rządów Platformy Obywatelskiej spadło do wysokości poniżej 10%, do jednoliczbowego poziomu, więc to jest zasługa, to jest efekt pracy rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Natomiast to, że za czasów rządów PiS-u premiera Kaczyńskiego było najwyższe, no proszę już samemu zinterpretować, kto jak sobie radził z rządzeniem. Przepraszam bardzo, ja mam pytanie, a pan jest dumny z tego, że pan pracuje w TVP Info? No to współczuję w takim razie. To się nazywa fałszywa świadomość inaczej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.